Cześć, siemanko, z tej strony Karol, witam Was w kolejnym odcinku na serii od milionera do farmera. Jest to oczywiście FS22 i mapka po jeziorze Gostyńskie. 1 kwietnia, także rozpoczynamy siewy buraków cukrowych, przy okazji też kukurydzy, jak i soi. Dzisiaj pewnie skupimy się głównie na buraku cukrowym i na soi. W międzyczasie będziemy odkwaszczać naszą pszenicę, którą ostatnio sialiśmy, tą pszenicę jarą, przy okazji też nasze pszenżyto. Także robota jest ogólnie od groma. Ale na sam początek dwa nowe nabytki, jakie do nas wleciały. Jest to przede wszystkim przetrząsarka Kuna. Używka, ale muszę Wam powiedzieć, że no, za te pieniądze tam chyba dopłaciłem, sprzedając moją starą skrobiarkę, dopłaciłem za 2-3 tysiące i miałem tą, sorry, przetrząsarkę. Także ogólnie rzecz biorąc, cena nie była jakaś tam zabójczo wysoka, około chyba 8 tysięcy złotych za to zapłaciłem. No i nasza beczka, w końcu zakupiona od sąsiada, beczka do przewozu gnojowicy. Już nawet muszę Wam powiedzieć, że jej używałem, bo tam skromnie, bo skromnie rozlaliśmy sobie na polu, na którym właśnie będziemy sobie siać dzisiaj buraka. Rozlałem tam sobie gnojowicę, bo troszkę już jej było za dużo. Też tam gdzieś w tym miesiącu jeszcze będę musiał pewnie rozlać sobie tutaj akurat troszkę tej gnojowicy na łąki, żeby też plony jednak były odpowiednie. Dobra, podniesiemy sobie siewnik. Też dzisiaj pierwszy raz będziemy używali naszego zestawu od Agromasza, naszego Falcona, trójeczki. Nie było jeszcze wcześniej okazji, także dzisiaj sobie nim podziałamy. Zobaczymy, co ten siewnik tutaj pokaże i jak będzie się nim tutaj siało. Też tak wyszło, jak wyszło, że siejemy dużym John Deere'em, a nie małym. Mały dzisiaj będzie pryskał, a duży ma nawigację, więc no, trzeba by to było w jakiś normalny sposób też wypróbować i sprawdzić, jak to sobie będzie radziło. Dobra, opuścimy sobie właśnie tutaj siewniczek, otworzymy sobie tutaj drzwi. Dobra, tak to niech sobie chodzi. My sobie wpierw podjedziemy z Polidapem, wrzucimy Polidap. Pewnie dwa worki to i tak nam nie zajdą, to tam nie ma bata, ale myślę, że chociaż warto by było na maksa tego tam wrzucić, bo potem może być mały problem z dowozem, bo jednak będzie się o pracownika, nie ja, no i wiecie jak to tam jest. Może być po prostu później lipa z tym, ale zobaczymy. Też mam nadzieję, że tego Polidapu zbytnio dużo nie pójdzie. W przyszłym roku akurat buraka sobie planuję posiać na tych nowych działeczkach, co je tam dzierżawimy z tym gospodarstwem. Dlatego też dość dużo tam pójdzie obornika. Dość, myślę, też zabójcza ilość. A to też chodzi o to, żeby jednak dość mocno te nowe działeczki tam nawieść. A zobaczymy. Pewnie skromne takie 30 ton na hektar damy mniej więcej. Tego obornika to będzie tak akurat, myślę. Tym bardziej, że też tego obornika u nas troszkę no, jest już naprodukowanego. No i krowy też go cały czas produkują, nie ma co ukrywać. Też przeniosłem sobie hodowlę częściowo na drugie gospodarstwo. 10 najstarszych krów, które akurat w najbliższym czasie tam się rozmnożą, poszło, więc czekamy na to, co będzie. Dobra. Fuch. Czy mogę sobie tak po prostu zrobić? A czekajcie, jest ten czarno już włączone? Nie, nie jest włączone. O, zrobię się. Zrobię się. Świetnie. No, powiem Wam, że ogólnie ten modzik jest naprawdę dość fajny. Naprawdę już się nie pobawić, ale widzę, że tutaj nawozu jeszcze mogę jednego wypaga wrzucić, ale tego sobie wrzucę później, jak już będziemy sobie opryskać, a pracownik będzie za mnie pracował, to wtedy akurat tutaj pracownikowi dosypiemy trochę tego wszystkiego. Dobra, widły chyba mniej więcej są ok. O, pięknie, paletkę wzięliśmy. Trochę trzeba się naskupiać tutaj z tymi paletami, bo jednak troszkę tej zabawy jest, żeby niczego nie rozwalić, nic nie przekroczyć. Dobra, tu już akurat trzeba będzie ręcznie to prawie zabawić. 200 kg, spoko. To zamykamy, a tą ładowarkę mam oczywiście akurat tutaj. Światła to już na to nic nie poradzimy. Dobra, C3 i ruszamy. Wysiew będzie automatyczny nawozu, akurat tutaj już nic nie będę zmieniał, mam nadzieję, że go tylko starczy. Akurat też częściowo nawozu już porozsiewałem,
od kukurydzy, ale jednak też polifoskę, szóstkę chyba jeszcze wrzucimy sobie w podsiewacz. Najlepiej to by było, żeby się jakiś cholist albo polidaf, no ale sami zobaczysz, że tego polidafu u nas dużo nie zostało. No dobra, to na początek sobie ustawimy przy okazji GPS na 3 metry, czy na 2,5, 3 metry ma się nie 2,5. Spoczko. Też ten GPS tu ustawić troszkę zabawy z tym remizie, ale się udało. Dobra, siebie załączyć, opuścić, no i zobaczymy, ile będzie tego nawozu i nasion szło 10 na godzinę, także tutaj sobie zrzucimy na C2. No i tak będziemy sobie tutaj pomału siać dzisiaj. No, widzę, że w większości tam 100 parę kilo idzie, także dość dużo tego nawozu nie zużywamy. Także poniekąd mnie to cieszy. No ale wiadomo, zobaczymy, jak to tam będzie na koniec siewu tego pola. Myślę, że pracownik już to ogarnie, bo my akurat nie zdążymy za bardzo. No bo jednak chciałbym jeszcze dzisiaj pojechać tutaj, aby wiadomo, odchwaścić te moje zboża. No i jakby się udało, to sobie weźmiemy jeszcze samika i samajem pojedziemy siać soję. Plan jest taki, żeby, jak wspominałem wcześniej, obsiać sobie pole kukurydzy soją dookoła i we wszystkich wnękach, żeby po prostu kukurydzę to już siać sobie, tak wiecie, ładnie na GPS-ie, praktycznie na równi, bez żadnych tam zawiasów. No, zobaczymy, czy to się w ogóle uda i jak to tutaj wyjdzie. Soli też chyba w tym roku nie będzie zbyt dużo, bo jednak jest to uprawa, która jednak no, do czerwca musi leżeć u nas w magazynach. Chyba że może na przyszły rok akurat coś, bo tam się udało nam dość fajnie zakontraktować szybciej, no to by wtedy ona była sprzedana szybciej, no ale to zobaczymy. No bo tak jak w tym roku, no to akurat jeszcze 2 miesiące musimy poczekać, żeby tam soję właśnie sprzedać. No ale też, kurczę, fajne pieniążki wpadną, będzie można za tą soję kupić sobie nowy agregat ścierniskowy, nową talerzóweczkę. To już mam upatrzoną ciąga na 5-metrowa, prawdopodobnie już będzie. Także no, będzie zabawą, trzeba powiedzieć. Będzie tak, że pewnie mały Johnny będzie jeździł sobie z przyczepami, będzie mu samej pomagał, a duży Johnny już po prostu talerzowanie, uprawki pożniwne i tego typu rzeczy. Choć jeszcze się zastanawiam nad tym, czy by sobie nie nabyć grubera i wszystkie ścieżki gdzieś tam po żniwach sobie gruberem przejechać. Zobaczymy, jakiś tam pomysł się zrodził w tej mojej głowie, ale co z tego wyjdzie, no to się jeszcze tutaj okaże. Znaczników nie używam, bo powiem, mam 3-metrowy zestaw. W takim ciągniku, no to praktycznie na koła się patrzy i się jedzie. Nie ma co się tutaj więcej z tym wszystkim bawić. I tak patrzę po tym nawozie, że go dużo nie ubywa. Znacznie więcej ubywa nam nasion, będę musiał tutaj po prostu potem J-com przyjechać i dowieść paletę z nasionami, a raczej nawóz sobie odpuścimy, myślę. Tutaj akurat ten jeden siewnik, myślę, że do końca odcinka powinien nam wystarczyć stanowczo, ale to jeszcze jak będzie, to się wszystko okaże, że tak powiem, w praniu. No i też pewnie dzisiejszy odcinek troszkę dłuższy niż normalnie, no bo jednak trochę tej roboty do wykonania dzisiaj mamy. Co do tego naszego drugiego gospodarstwa, które dzierżawie, jak już mówiłem, krowy są tam przerzucone, był plan, ażeby były tam też opasy, ale z drugiej strony poniekąd mi się to za bardzo nie opłaca. Może tam w maju ze 5-10 sztuk się wrzuci, ale to jeszcze zobaczymy, bo chodzi tutaj też o ten fakt, że jednak ani nie mam za bardzo już czym tych krów karmić, bo mi tutaj trochę pasze się kończą. Chodzi mi tutaj głównie o kiszonkę, który mam z 15 ton. Też słomy mam nie za dużo, więc nie chciałbym tutaj szaleć z obsadą zwierząt. No, z drugiej strony jest kwiecień, więc do żniw bliżej jak dalej, no ale jednak wolałbym po prostu się z tym wszystkim wstrzymać. Też słomy akurat dużo robić nie będę. Myślę, że przężyto pójdzie na słomę, a reszta po prostu pójdzie na sieczkę. Taki plan mam. Zobaczymy, jak też bym to tak chciał wykonać. Żeby nie prasować tego całego mojego areału, bo po prostu nie ma to większego sensu. Choć z drugiej strony, wiadomo, na słomie byśmy zarobili. Ale jednak też moja prasa tutaj nie jest zbyt, uważam, najlepszej jakości, żeby, że tak powiem, tutaj od razu zaraz
taki duży areał prasować, ewentualnie może trochę pszenicy sobie zostawię z tych działek tam w babkach, co są. Ale to mówię, to jeszcze sobie muszę wszystko przemyśleć na spokojnie, pożyjemy, zobaczymy. No bo jednak też z drugiej strony tutaj obsada tych zwierząt jest dość duża, więc warto by było mieć tej słomy troszkę więcej, a z drugiej strony też jak są chłopacy, którzy chcą to skupować, no to warto byłoby jednak też tą słomę z drugiej strony sprasować, aby nam im to sprzedać tak prosto z pola, bez prasowania. No bo jednak z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że u nas no potrzeba tych pieniędzy. Niby tamte 94 tysiące na koncie, ale wiecie, przydałoby się wymienić tutaj jeszcze paszowóz na jakiś większy, wymienić naszą zgrabiarkę na większą, dokupić jeszcze jakąś jedną większą przyczepę, wymienić kombajn w ogóle na przyszły sezon. Dość mocno myślę ostatnio nad zakupem używanego takiego niedużego kombajnu samojezdnego do buraków. I sobie te buraczki moje mamy tutaj akurat wykopywać, zwłaszcza że z roku na rok, no że tak powiem, areał tego buraka cukrowego nie jest mniejszy, tylko robi się coraz większy, a już naszego jednorzędowego Samsona nie mamy. Więc ogólnie rzecz biorąc, myślę, że warto by było się tutaj zastanowić, pomyśleć, no bo myślę, że kombajn, nieduży kombajn właśnie samojezdny do buraka cukrowego nie byłby głupim rozwiązaniem, ale to pewnie i tak byśmy zrobili tak, że tam około 5% od zarobku byśmy my sobie odejmowali, bo wiadomo, przyjeżdżałaby mysza i myszą byśmy to pakowali wszystko na samochody ciężarowe, bo też nie widzę sensu włożenia tego buraka bujnymi szczepami, bo aktualnie po prostu no szkoda, bo było, są ładnie porobione i do buraka cukrowego odwozu to one się za bardzo no, nie nadają, nie ma co ukrywać. Także zobaczymy jeszcze, może nie w tym sezonie, ale w przyszłym takowy kombajn się pojawi, czyli na przyszły rok kupno dwóch kombajnów by nas czekało. No zobaczymy. Zobaczymy, jeszcze mamy jeden kredyt teraz wzięty, tam 100 tysięcy złotych było przecież brane na tą jedną działkę, na ten hektar 50, ale z drugiej strony jeszcze nie pamiętam ile mi zostało. No i też na przyszły rok no, szykuję się, żeby brać duży kredyt pod zakup tego gospodarstwa, które aktualnie dzierżawię. Chyba, że tutaj z panem Domkiem się dogadamy i jednak jeszcze tam jeden sezon, no to tak będę wydzierżawiał. No i gdzieś tam powiedzmy po przyszłym sezonie byśmy pod niego kupili. Tak, żeby chociaż mieć te 100 tysięcy na koncie, żeby nie brać kredytu tam od razu na 600, tylko na 500 tysięcy. Także co tutaj trzeba będzie pomyśleć. Ja sobie zobaczę, ile mi tu jeszcze zostało z tych 100 tysięcy do spłaty, bo to mnie też dość mocno tutaj ciekawi. Dobra, mały alarmik będzie, ale to na spokojnie sobie tam wyrównamy. Sprawdźmy ten kredycik nasz. 94 tysiące akurat do spłaty zostało, czyli teoretycznie mógłbym to dzisiaj spłacić, no ale to już tam mniejsza, większa, dopiero 8 rat poszło. A no tak, rzeczywiście, bo po żniwach to braliśmy na to pole, także jeszcze 8 rat. No myślę, że na spokojnie gdzieś to tam za jakiś czas się spaci. W maszynach używanych paszowóz, wcześniej przeze mnie wspomniany, tyle, że na ten paszowóz niestety na chwilę obecną jeszcze to nie to, za duży, mi się wydaje. Z racji takiej, że jednak ta moja obora, jedna jak i druga, to tam po prostu trzeba coś większego pojemnością, a niekoniecznie większego, że dużo większego. Choć też z drugiej strony 10 ton na chwilę obecną paszowóz jest no, wystarczające, uważam. Nie ma sensu kupować teraz czegoś naprawdę dużo większego. No bo jednak z drugiej strony raz, że tego nie zmieszczę, dwa, że i tak jest traktor, który mógłby przy tym pracować. Bo wiecie, moja aktualna obora jest mała i wąska. Tamta to jest w ogóle wolno stanowiskowa obora, to jest po prostu pomieszczenie takie wyznaczone. No i tam też za bardzo bym nie chciał jakimiś wielkimi paszowozami jeździć w przyszłości. Nie powiem, że nie. Gdybyśmy mieli już postawioną swoją porę od podstaw, taką wiecie, konkretną, to takowy paszowóz myślę, że się u nas pojawi. A na chwilę obecną myślę, że ten, który jest aktualnie, nie jest zły i idzie się nim przemęczyć. Nie ma co ukrywać. Wiadomo, trzeba ich nakręcić tam powiedzmy, jak zaniedbam tutaj całe obrządki, no to tak spokojnie z 7-8 paszowozów
trzyma nakręcić, po trzy na obory, no i jeden paszowóz idzie jeszcze nam tutaj na wcześniej wspomniane też pasy, także troszkę tego mimo wszystko idzie, ale na spokojnie będzie to wszystko ogarnąć, też w przyszłym miesiącu, w maju, jak będą się na kosy, sprzedaż pasów nas czeka, one już teraz chyba po półtorej klocka chodzą, prawie półtorej, także myślę, że ostateczna cena około 1600 zł będzie, także też fajnie, parę groszy nam wpadnie, nie będą takie zabójcze pieniądze, nie ma co ukrywać, no ale jednak nie będą to też zbytnio małe pieniążki, także będzie można z tym troszkę tutaj poszaleć. No i tak jak patrzę, tak jak widzę, to tutaj nawozu zbyt dużo nie odbywa, także na spokojnie go wystarczy. Ja sobie tylko zaraz tutaj podjadę J-com i przywiozę nasiona, ale pierw będę musiał wysypać sobie jeszcze siewnik soją, tak na później, żeby po prostu móc sobie już tą soję siać. To z drugiej strony czasowo, no czasowo jest tak, że troszkę tego jednak idzie, no ale na spokojnie. Ale na spokojnie uda mi się to ogarnąć. Tutaj jeszcze mam mijaka zrobiłem. O, dobra. I fajnie, elegancko. Dobra, teraz sobie puścimy pracownika, niech pan tutaj już teraz robotę wykonuje. Mówię, no, sypiemy sobie ziarem soi i będziemy to już odtwarzać. Myślę, pszenica, myślę, że to sobie już ogarnę już tam poza odcinkiem. Dobra. Pracownik już sobie działa. Grzejka. Chociaż z drugiej strony tam paletę bym mu zawiózł, bym mu ją zostawił. O, możemy tak, albo nie, bo to i tak będzie dwa razy więcej jeżdżenia, jeżeli to wszystko warte. Dobra, ogarniemy to pomału. Dobra. Przez to sojusznika, gdzieś tam podwyżka. No bo tutaj ona jakby prasy na sobie chwilowo tutaj stoi. I tak będziemy go pewnie długo używać. A czekajcie, bo tu właśnie jest takie trochę tak dziwnie porobione, że w samiku akurat nie mam takiej samej możliwości jak w dżunglirach czy w ładowarce, no i niestety tam to troszkę inaczej to sterowanie wygląda, no ale już co zrobić, tak to niestety jest. Dobra, zrobimy sobie bagga. W kwietniu chcę ogólnie wykonać wszystkie siewy, wszystkie nawożenia, żeby spokojnie w maju tylko zająć się sianokosami. To w sumie byłoby tyle, jeżeli chodzi o plany na maj. Zrobić sianokosy. Wiadomo, pewnie jeszcze tam coś się rozleje na tej łąki, bo pewnie też kolejny pokos będzie łąk we wrześniu. A kolejna sprawa, mając tak dużo siana, ile aktualnie mamy, prawdopodobnie łąki będą przeznaczone na sianokiszonkę wszystkie. Bo zobaczcie, siana jest naprawdę u mnie dużo, a na sianokiszonce wyjdę dużo, dużo lepiej. W sumie też niepotrzebnie przetrząsarkę teraz kupowałem, bardziej będzie nam potrzebna skrabiarka, ale to na spokojnie, zobaczymy jak będą się sprawy miały, to gdzieś tam może na jesień takowa maszyna się u nas pojawi. Johnny w sumie póki pracuje i póki ma nasiona, bo jeszcze ich trochę ma, to niech tam sobie działa, w samej tylko zamkniemy sobie pokrywek, no i pakujemy się do Johnny'ego małego. I będziemy ruszali zaraz dalej w pole, no właśnie tu o to mi właśnie chodziło, a tu i tylko drzwi mogę otwierać, dobra, spoko, zapomniałem troszkę, to sobie wyłączymy, B2, opryskiwacz do góry, lecimy, herbicyd jest, także można działać pomału. Wolne, wolne. Jeszcze miałem sobie na tej myszce ustawić zerknięcie kamerą w lewo, w prawo, takie szybkie. Ale już zapomniałem i powiem wam tak szczerze, już się nie będę w to bawił, już trudno jest jak jest. Tak będzie musiało pozostać po prostu. I tyle. Dobra, to sobie odkwasimy tam
dwa pola, zrobimy sobie tam zabieg i potem, jak będzie jeszcze czas, to weźmiemy się za obsianie tutaj pól soją. Tam mówię dookoła, co najmniej ze trzy przejazdy, albo i więcej, bo tak szczerze tej kukurydzy dużo nie za bardzo nie będzie potrzebne, żeby zapełnić te silosy. Choć z drugiej strony, skoro tam potrafiłem 150 ton kukurydzy zmieścić na tym moim małym silosie, to teraz spokojnie mogę, myślę, że kolejne 150 drugie ton zmieści na tym naszym gospodarstwie drugim. Także wbrew pozorom, no jest pojemność silosów, także 300 ton spokojnie tysiące możemy sobie ogarnąć. Tylko pytanie, czy tam kto, ktokolwiek kupi, nie? To już jest druga sprawa. Dobra. Rozłożyć opryskiwacz i bierzemy się za robotę. O, wysokość odpowiednia, także spoko. Cyk i fuch. I lecimy. 12 na godzinę, także tutaj C, B, C weźmiemy sobie 3, żebyśmy sobie działali. No, pracownik już pieniądze pierwsze bierze, także już się rozbestwił. Dobrze jest. Pytanie tylko, czy nam tutaj wystarczy czy roboczej, bo jednak wbrew pozorom troszkę idzie. Jak zrobimy tam jedną działkę, to zobaczę, prawdopodobnie już po jednej działce już będę musiał jechać na gospodarkę. To odchwaszczanie sobie zrobię wtedy jutro od rana, a dzisiaj skupimy się na siewach bardziej. A to odchwaszczenie sobie tylko tak po prostu zrobię jako jakiś tam przerywnik. No bo już kolejny odcinek, jaki bym chciał nagrać, to już będą właśnie wcześniej wspomniane u nas siamokosy. Będziemy sobie działali już na naszych łąkach. No jak też mówiłem, będzie u nas typowo wszystko robione pod siamokiszonkę, której pewnie znaczna część zostanie sprzedana jeszcze teraz, bo słyszałem, że chłopacy mają z tym problem tutaj w okolicy. Także myślę, że też od razu z pola niech to idzie po tej cenie, jaka jest tutaj u nas. Ewentualnie na internecie sprawdzę, jaka jest duża rozbieżność tych cen, żeby też tutaj to nie były jakieś tam wielce horrendalne pieniądze. To im po prostu tą kiszonkę sprzedamy. No i też jak wracą pieniążki, to sobie zostaje tej kiszonki, nie wiem, ze 30 ton mniej więcej, a resztę po prostu się sprzeda. To też może jakieś tam nowe nabytki jeszcze wlecą. Może na pieniążki na kombajn akurat już, może się jakiś kredyt spłaci. To zobaczymy. Na chwilę obecną jeszcze potrzebuję zakupić tutaj, no właśnie, praca zakończona, zbiornik pusty, to tylko sobie dojedę do końca i się przysiądziemy tutaj naszej ładowarki, bo tam tych nasion dosypiemy. Jakby nas spał wcześniej, no to pewnie już byśmy mieli teraz bez problemu robotę, a tak niestety jest jak jest. No ale już trudno. Dobra, no akurat stoi niedaleko, to sobie tam podjedziemy do niego. No na trochę mu tego wystarczy, myślę. No spokojnie. Skoro my taki kawał obsialiśmy, no to i on obsiał spory kawałek tutaj, myślę. Co, tu nie dosiął? Nie. Trochę przesiewa. Dobra, czekaj to. O! Więc jak tutaj dalej działa, a ładowareczka sobie wyjedziemy stąd. A i tak staniemy na polu, bo on tutaj za jakiś czas znowu już pewnie będzie potrzebował chyba trzeci zasyp, trzeba będzie jeszcze zrobić. Ale to mówię na spokojnie. Dobra, ładowarka nie stoi, a my dalej przeskakujemy do małego. I działamy sobie. O też, jeżeli już mówimy o wymianach maszyn, zapomniałem rozsiewacz, trzeba będzie do niego na pewno założyć jeszcze nadstawkę. Żeby miał jednak ponad te 1000 litrów pojemności. To jest jedna sprawa. Kolejna sprawa, opryskiwacz. No, chciałbym jednak 21 metrów szerokość tutaj mieć, z tej racji, że no, już mamy dość duże pola, dość te maszyny też duże i te 21 metrów to jest mniej, jeżeli mniej wymiana, więc też co za tym idzie, no, po prostu mniej zabawy z tym wszystkim, tak mi się na mnie wydaje. Dobra, zrobimy to sobie tak, tu sobie dojedziemy. Sobie będziemy ładnie pryskać. Dojedziemy.
sobie opryskiwacz. I koniec. Tu musi tak być ręce złożone jeszcze. No tak nie w pełni, bo nie w pełni, ale... Albo dobra, teraz złożymy sobie na maksa. Jedną się tą M-ką składam, spoko. Tu sobie ładnie pojedziemy. O. M-ką sobie plance złożymy. Teraz sobie rozłożymy. I pięknie. Akurat to tak mniej więcej widziałem w lusterku. No, powiem wam, że się fajnie to złożyło, także idealnie wyszło. Tutaj na spokojnie sobie przejedziemy. Także już ogólnie nie jest źle. Nie jest źle, ale tej kiczy roboczej to wbrew pozorom już dużo nam nie zostało. Szkoda, że nie ma tutaj środków ochrony roślin na tym gospodarstwie, no, ale to już mówię, trudno. Jak zostanie tam około 30%, to nawet nie będę się zastanawiał, pojadę sobie na gospodarkę, napełnię ten opryskiwacz jeszcze raz i wtedy może wieczorem sobie przyjadę, albo jutro z samego rana, zobaczymy. Bo jednak tutaj jeszcze trzy przejazdy są, tam na co. Zobaczymy, jak tutaj wyjdzie. Też fajnie wyszło, że te chwasty tak powychodziły miejscami, a nie wszędzie. To też o tyle dobrze. Nie będzie po prostu aż tyle z tym wszystkim takiej no, zabawy, że tak powiem. No i tak to pomału sobie roboty tutaj wykonamy. Mówię, siewy tylko zakończyć w tym kwietniu, to już będzie spokój. Siano kosy też pomału sobie ogarnąć. Zobaczę, też pewnie sobie wynajmiemy znowuż owijarkę. Nie zamierzam kupować raczej nowej, bo na mnie póki co, bo mi się to tak nie opłaca. A jednak zakup używki, czy tam inaczej, nie zakup używki, a wynajęcie, to są tam nieduże pieniądze, zaraz sobie nawet sprawdzimy z ciekawości taką tam tańszą owijarkę, już z tych samojezdnych. To jest ile tam? 1200 zł. Tyle to jeszcze myślę, że z firmą możemy się dogadać i za te pieniądze tam coś sobie wynajmniemy. Dobra, i tu ostatni przejazd. Jednak troszkę tej cieczy jeszcze zostało, to akurat może to drugie pole sobie jeszcze ogarniemy, póki jest czas, a siebie po prostu soi już sobie odpuszczę i tej kukurydzy, no bo jednak to jest zawsze. I w sumie to jest prawie to samo, a tutaj jednak no zawsze coś innego, opryski. Opryski, odtłaszczanie. W kwietniu raczej, to, czy sorry, w maju raczej już nie będziemy żadnych tej oprysków robić, także teraz póki jest okazja, to sobie podzielamy. Chociaż w sumie może byśmy sobie wjechali wtedy w to, w naszą soję, tylko tak sobie przejadę ten jeden poprzeczniak od tej strony, żeby jednak troszkę tej cieczy zużyć. No i pojedziemy sobie chociaż tą chwilę, posiejemy tą soję samajem. Troszkę sobie podzielamy, jak mówiłem, odcinek będzie troszkę jednak dłuższy, aniżeli zawsze. No ale też mówię, jest dzisiaj trochę tej roboty do wykonania, chciałbym też troszkę więcej ponagrywać i też tych tutaj pracy nie pomawiać za bardzo, tyle, żeby po prostu to sobie samo z siebie szło. Dobra, jest tutaj. Oj, w sumie teoretycznie to by nam tutaj ten opryskiwacz jeden wystarczył. Bo może po prostu sobie traktor zostawię na gospodarce, wieczorem się za robotę wezmę. A teraz weźmiemy się do siebie soi. No bo jednak można by to było już zasiać, tym bardziej, że ta soja ona będzie cięta pierwsza, a dopiero potem będzie zbierana kukurydza. Taki jest mój plan, obecny. No i zobaczymy, czy nam w tym roku wypali. Troszkę zaprosiliśmy, dlatego tak wyszło, jak wyszło, no, na spokojnie wszystko uda się ogarnąć. Dobra, złożymy sobie opryskiwacz, ja już sobie pomału nakręcę. I jedziemy. O, już ten opryskiwacz taki ciągany 21 metrów to byłaby naprawdę dobra rzecz. Zobaczymy, czy uda nam się takiego dorobić za jakiś czas. W sumie to tak, mogę sobie tutaj traktor zostawić. Środki ochrony roślin sobie przywiozę, ten herbicyd. Także możemy tak się zabawić, że żadnego sobie tutaj zostawimy i wieczorkiem albo jutro do niego wsiądziemy. Ten sieje, wszystko ma, także wsiadamy do samika. Silnik podnieść, przy okazji sobie tutaj o, właśnie pootwieramy to co powinniśmy, wsteczny, jedziemy siać tą soję, chociaż chwilę posiejemy, coś tutaj podzielamy,
jeszcze innego. No taki jest dzisiaj dzień, ale to mówię, akurat soję muszę sam zasiać, kukurydzę już może to robić pracownik. Z takiej racji, że tam mówię, będzie troszkę zabawy, te 2-3 przejazdy, jak ja wspominałem, wokół pola trzeba będzie wykonać siewnikiem. Header jest 5-metrowy, 2 przejazdy to jest 10-11 metrów. No dobra, trudno, takie 3 przejazdy sobie zrobimy tym siewnikiem. A tu, kurde, to jeszcze nasze pole. 3 przejazdy siewnikiem, to myślę, że to będzie jeszcze wystarczające akurat. No i to, co jest tutaj, tak samo sobie soją, myślę, że obsiejemy. Dobra, opuszczamy siewniczek i jadymy, tylko troszkę no tak wolniej. O, myślę, że akurat na tej pęce możemy sobie tutaj siać. I mówię, takie 3 przejazdy dookoła, plus wyrównamy sobie tutaj to wszystko. Czyli, że no mniej więcej do końca gospodarstwa będzie, od tamtego końca pola do końca gospodarstwa będzie soja, a dopiero na tym otwartym polu będzie zasiana kukurydza. To chyba też w sumie na całym areale, bo jednak troszkę tego dużo wyjdzie. No zobaczymy jeszcze tam, jak będę siał, to się nad tym bardziej zastanowię, bo muszę wam powiedzieć, że no jednak troszkę tej roboty tutaj jest teraz. Jest tego na głowie, więc ciężko jest mi pewne rzeczy tutaj jakoś tak przemyśleć bardziej lub mniej. Ale myślę, że no, mogę to było na spokojnie takie coś zrobić. Nic lewy też w sumie nie było. Z drugiej strony też mógłbym ten odcinek podzielić na dwa inne, czyli jednego dnia burak cukrowy, jakieś opryski, drugiego dnia oprawki, siew, soi, kukurydzy. No ale powiem wam tak szczerze, że też ja sam z siebie nie mam za bardzo tego czasu aż tyle, żeby tutaj mówię, bawić się i w to, i w to. No i też odcinki, które są co 3 dni, no fajnie by było, żeby na nich się pojawiało za każdym razem coś innego, aniżeli cały czas to samo. Także tutaj mówię, no będę chciał zrobić tak, to w miarę spoko, żeby te odcinki pojawiały się dość częściej. No i też, żeby może była większa różnorodność na tych odcinkach, zobaczymy. Na chwilę obecną za bardzo tego czasu nie ma, żeby tak nad tym siedzieć, ale myślę, że za jakiś czas może to się pozmienia, zobaczymy. No bo, no mówię, teraz jest wiosna, trochę więcej prac w ogrodzie, w samym polu też, więc no nie mam po prostu czasu, żeby przed tym komputerem siedzieć, ale mówię, no może akurat coś się za jakiś czas zmieni, zobaczymy. Jakiegoś tego czasu będzie więcej i będzie można się też troszkę na tej grze skupić, ale to mówię, to jeszcze zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. No i co? Przejdziemy teraz jeszcze raz dookoła. Tam myślę, że też sobie oddzielę od razu tą część gospodarstwa i 3 przejazdy, tak na spokojnie 4 przejazdy dookoła sobie wykonam. 4 razy 3, 12 metrów będzie. To może z 5 przejazdów, wtedy będzie trochę lepiej, 15 metrów. Chociaż nie, header ma 4,8 metra, więc 3 przejazdy może będą lepsze. Zobaczymy to jeszcze. To jeszcze najważniejsza sprawa. Ja to i tak sobie sieję. Właśnie. Sterowanie ręczne, bo siejemy bez ścieżek technologicznych. Cebuli to po prostu zaraz nie było. Żeby nam, kurde, właśnie siewnik tutaj nie zaczął siać tej soli ze ścieżkami, bo tego akurat nie chcemy. No, chyba wyszło wszystko jak najbardziej ok. Teraz w sumie sobie jeszcze wrócę dookoła. No i tak będziemy sobie jeździć, a potem resztę będę sobie już normalnie ręcznie usiadał. Też to tak myślę, że w miarę powinno wyjść, mamy na mnie taką nadzieję. No jeszcze mogę zobaczyć, jak tutaj będzie dalej wyglądało. Ale myślę, że akurat źle nie będzie. Też mówię, jedno duże pole, będzie dość sporo soi, dość sporo kukurydzy, także będzie trochę zabawy. Miałem kupować tą ścieżkarnię właśnie, ale już się namyśliłem, już jej nie kupuję. Wolę po prostu kupić coś innego, a wynająć tą ścieżkarnię, niech tutaj ktoś mi przywiezie, bo jeszcze takie 2, może 3 sezony i już ta ścieżkarnia tutaj po prostu nie będzie miała sensu, taka natuza. I będę już sam musiał myśleć o zakupie sieczkarni samojezdnej, dlatego chyba lepiej będzie mi po prostu tutaj w tej chwili coś powynajmować.
Nawet za te pieniądze tutaj farm pode mnie chce. One są dość duże, ale myślę, że idzie wyżyć, bo ile tutaj taka sieczkarnia chodzi, z ciekawości. Sama sieczkarnia, taka najtańsza, weźmiemy sobie tą katanę, ona kosztuje ile? O dobra, lepiej nie. To ja sobie z jakiegoś tam starego paskwila tutaj sprowadzę, bo ta sieczkarnia, to ja wam powiem, że nie ma szans. Lepiej chyba będzie po prostu kupić sobie dużą przyczepę, a sieczkarnia niech lepiej przyjeżdża na usługach starsza, będzie dobrze. Zresztą z drugiej strony rozrzutnik, mogę sobie do niego porobić nadstawki i wyjdzie na to samo. Także chyba nawet tak sobie teraz zrobimy. Będziemy sobie tutaj jeździć szóstką z tym rozrzutnikiem, ewentualnie może małym Johnem, a samej będzie z ładowarką ubijał nam pryzmę. I to myślę, że całkiem dobrze by mogło wyjść, także będziemy tak sobie działać. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Na chwilę obecną żegnam się z wami, dziękuję za oglądanie. Wbijajcie na moje pozostałe odcinki. Do kolejnego odcinka, trzymajcie się, na razie, cześć.